Kobra, on atakuje! Dawaj, kasuj! Nie puść tego podjazdu, nie puść mu! Dobra, już wyłączam kamerę. Hej, dzień dobry, już ciszamy muzykę. Witam was serdecznie znowu na Bike Show CC. Jan Pionkiewicz się kłania. Piękny, słoneczny, jesienny dzień. Tego jeszcze nie widzicie, bo widzicie tylko wnętrze samochodu i mnie, ale spokojnie, już wkrótce zobaczycie Jurę Krakowsko-Częstochowską, bo dzisiaj zbieramy ekipę w sumie z całej Polski. Jedziemy do Ogrodzieńca, bo będę ja. Z Warszawy przyjeżdża Kobra, przyjeżdża Guerciotti Lavazza, zwany również Van Gogiem. Będziecie mogli zgadywać, czemu taksywka. I jeszcze jeden kolega, którego również poznaliście przy okazji relacji na przykład z Tour de France. I będzie dzisiaj naprawdę piękna 150-kilometrowa trasa po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w okolicznościach wczesnej jesieni. Czego chcieć więcej? Lecimy. I słuchajcie, tak wam powiem, że naprawdę mocno się na tę trasę dzisiejszą cieszę, bo dużo ostatnio było pracy takiej niezwiązanej stricte z tym, co widzicie na kanale, ale Bike Show tak działa, że poza tym, co tutaj widzicie, my też realizujemy sesje zdjęciowe, nagrywamy filmy takie bardziej produktowe i robimy takie rzeczy, na których się po prostu zarabia, żeby móc robić też to, co robimy tutaj. No i w końcu taki długi dzień z rowerem. Co prawda z rowerem nie takim, jak być powinien, bo ze względu na różne moje pomysły i historie nie mam chwilowo typowej szosy. Znaczy w sumie mam, ale ten rower, część z was już wie jaki jest i nie jest on do końca pewny, żeby móc z nim taką trasę dzisiaj zrobić, więc chłopaki dzisiaj będą jechać na szosach, a ja będę próbował ich gonić gravelem. 150 km gravelem po szosie będzie na pewno ciekawe, no ale tak czy siak po prostu fajnie w końcu ruszyć na szosy, z których części na pewno nie znam, z fajną ekipą, no i ogólnie rzecz biorąc po prostu cały dzień na rowerze, robiąc foty, nagrywając ten film, więc myślę, że będzie po prostu fajnie. A też fajne jest to, że ludzie, których dzisiaj zobaczycie, to taki trochę dowód na to, jak fajnie działa Bike Show pod tym kątem, że wszyscy poznaliśmy się przez Bike Show, bo z Pawłem poznałem się kiedyś na wyjeździe naszym bike showowym MJ Proturowym do Neapolu chyba 3 lata temu. Z Guerciottim, czyli z Kamilem, poznaliśmy się też na jednym z wyjazdów i jeszcze z jednym kolegą też poznaliśmy się na ostatnim wyjeździe na Tour de France, na kibicowanie, więc fajne jest to, że my się poznajemy i z drugiej strony ludzie sami ze sobą się poznają i potem jest tak, że też sami ze sobą jeżdżą. To samo się działo na Expresso Ride w Krakowie, że sporo osób się poznało na tych ustawkach i potem zaczęła jeździć sama ze sobą i sama się organizować. I ogólnie rzecz biorąc po prostu fajnie, że przez Bike Show poznają się ludzie, którzy mają podobne spojrzenie na kolarski świat, na rowery i to wszystko potem tak działa. Ale tyle już tego gadania z naszego teamowego Volvo. Lecimy do chłopaków na trasę, także koniec tego gadania w aucie. A wy pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać lajki, komentować i odwiedzać jak najczęściej Bike Show. Woo! Brawo! No. Brawo! Jest fura na dzisiaj, czyli niezmiennie superiorek, tylko dopompowane 4,5 atmosfery w opony i cóż, musi dać radę, rower to rower. Góry, pustynia, wszystko masz. W końcu możemy zacząć ten film. Dzień dobry. Żółwik, dzień dobry, panie Pawle, dzień dobry, witam się z wami, bo wcześniej nie mogliśmy się przywitać. Witam. Od pustyni. Takie było tempo, no czekaj, spóźniłem się 3,5 minuty, także już nie było litości, musiałem robić pompki karne. No i zaczynamy dzisiejszą relację na pustyni, jak żeby inaczej. Tu już nie będziemy opowiadać, bo już byliśmy, wszystko co miało być opowiedziane. Tam stado lwów idzie. Stado lwów, no, aha, dokładnie. I gonią bawoły. Dwa wielbłądy. Beduini. Słyszałem też, są Egipcjanie z Mojżesza. Dokładnie. No także jesteśmy na pustyni i tutaj dzisiaj, kto tą trasę w ogóle wymyślił? Tutaj ten ja wymyśliłem, ale ja zgapiłem z twojego forum. Tak? Od kogoś. No. Czyli ty wymyśliłeś? Czyli zatoczyła koło. Znowu popatrz. Nie, nie, nie. Ktoś zadał pytanie, ktoś inny wstawił, a ja zgapiłem. Nie tam tę trasę też pewnie ze strawy. Nie, no ja tu nie jechałem, także spokojnie, ale odjechałem 60 km autem od domu, żeby wrócić do skały dzisiaj, tak to wygląda. Ale no, myślę, że będzie coś pięknego. Dobrze, że zaczęliśmy na pustyni, trzeba w drogę dalej. Jedziemy. Oj, nie ma dzisiaj lekko. Przetargają mnie konie. Trasa, co gorsze, szybka, jak widać po prędkościach. Więc zobaczymy, ile dzisiaj we mnie będzie pary na
ciągnięcie równo. Dobra, panowie, kto atakuje teraz, bo jest, to jest, myślę, że tutaj są 4 punkty przynajmniej do tego, do klasyfikacji górala. Przez chwilę byśmy zginęli. I coś czuję, że taka ta trasa dzisiaj będzie. Bo mamy 2200 metrów na 110 km do zrobienia teraz, z 20. Ja pierniczy. Teraz idziemy w ogóle częścią szlaku Orli Gniazd, tą asfaltową częścią. Tędy wracaliśmy kiedyś też z Częstochowy z chłopakami. Bardzo fajna część trasy, co więcej prowadząca dość lekko, ale jednak w dół, więc można trochę odsapnąć też dzisiaj. Cały czas wiatr w twarz. Na każdej chopce chłopaki mi odjeżdżają, ale póki co walczę. Na razie 50 parę kilometrów i 31,5 średnia na gravelu, więc walczę, zobaczymy co będzie dalej. Ale w opony władowane 4,5 atmosfery. Nie ma litości, każda metoda dobra, żeby trochę oszczędzić watów. Proszę, jakie widoczki dzisiaj na trasie, a dopiero się zbliżamy do Doliny Prądnika, bo będzie skała, będą okolice Ojcowa, więc zaczęło się robić całkiem ładnie. Kobra fotograf! Ale weszło! Fotokobra, ale weszło! Ale weszło, kącik warszawiaka trzeba zrobić. Tak, kącik warszawiaka. Słuchajcie, dzisiaj tematem przewodnim jest pudło. Pudło. Nie wziąłem ze sobą, nie będę miał na czym stanąć. Tak. O jest, Paweł, każda chopka ucieka. No nie da się z nim żyć po prostu. Kupił złote okulary. Coraz więcej złotych detali w stylówce. I każda kreska się liczy. Każdy podjazd to osobny wyścig. Ale fajne klimaty są na tej trasie. Naprawdę, dzisiaj jeszcze taka pogoda, jak siadła. Są teraz takie rejony, gdzie często jeździliśmy na krakowskie ustawki, bo jesteśmy w sumie 15 km od Krakowa. Może w linii prostej. Teraz już oddalamy się w stronę skały i wracamy bardziej w Jurę. Ale to są takie rejony, gdzie jak najbardziej się eksplorowało te drogi, jak widać. Jest pięknie, chociaż podjazdy bywają naprawdę takie mordercze. Czyli generalnie ta część dróg koło Krakowa, czyli na północ od Krakowa, to podjazdy może i krótkie, ale najczęściej strome, takie klasyczne małe sztajfy. Może jak ładnie. Zagramy może w piłkę z młodym. Rowerową. O, jest i Dolina Prądnika, są i tłumy. W końcu dotarliśmy. Blisko jest, jest nadzieja na sklep w końcu, bo już bombeczka już się ładuje taka solidna. Mamy przejechane ile? 94 km! To już to prawie w domu. Nawet nie poczułem. No. Nie no, fajna trasa. Dobre dzisiaj. Dobra chłosta. Dobra pogoda. Pogoda dobra, chłosta dobra. Ale powiem ci, że w Alpach na pogoda też tak siadła. Jednego dnia troszeczkę popadało, a reszta to... Paweł, już cała Polska wie, że byłeś w Alpach. Nie, dlatego chcesz jeszcze powiedzieć. Co jeszcze? No, w każdym razie trochę odpoczywamy teraz. Zaraz Żabson. Już mówiliśmy, żeby się dział marketingu Żabki z nami w końcu skontaktował, bo już naprawdę. Zostawiamy tam majątek. Zrobimy wam najlepszą reklamę, jaką tylko się da zrobić. No i co? I potem dalej! A i powiem wam szczerze, że już się bomba ładuje. Naprawdę już jestem na pusto, bidony puste. W lecie takiego zużycia nie miałem wody jak teraz na dzisiejszej trasce, więc bidony puste, żelki od Guerciottiego podjadam, także już jest naprawdę a ja jest w Alpach ani raz nie miałem bomby. Paweł ani raz nie jadł w Alpach przez tydzień. Nie, nie jest lekko. To mówi samo za siebie, co tu się ze mną dzieje po prostu. Tu już jest po prostu wszystko, ale tak pół na zdrowo, próbuję na zdrowo jeszcze, próbuję jeszcze sam jakieś granice. Zdrowego rozsądku. Jeszcze szocik kawowy na ostatni ratunek, jak już będzie bardzo, bardzo źle. Ale dobrze, po tygodniu niejeżdżenia na rowerze w Hiszpanii czuję, że wracam do życia. Dobra. Nie no, jesteśmy w Skale. Skała, miejscowość bardzo znana, już to wielokrotnie powtarzaliśmy. Jest to europejska stolica smogu. Rekord pyłów zawieszonych pobity. Alpa było czystsze powietrze. Tak, dobrze. Dobrze? O, jasna bryska. Okej. Okay. Nie masz kawy, też masz tego? A, jakaś reklama, robimy reklamę nie wiem komu, ale zobaczymy, co tego wyjdzie. Frank's Coffee Shot. Fajne, że w tej... Nie jest taka zła. Nie, bo że kawa w Żabce wcale nie jest tragiczna, naprawdę. Że zależy jak wiesz. Dobrze, że jest rozwiązany dziubek, bo to jest najgorsze zawsze. Jak na pierwszą kawę parzoną w tym ekspresie od 17 lat, to pewnie całkiem dobra. I co? Zostało nam 5 dyszek. To się przepukało.
Tylko 5 dych. To już teraz to z górki. Ile jeszcze? 800 w górę, nie? Tak. No. Jeszcze musisz się zgadzać z trasą. Równo się rozkłada. Proszę? Równo się rozkłada. Równo. No fajnie, fajnie. To chłopaki tutaj pierwszy raz w ogóle w tych okolicach, nie? Tak, totalnie. Czwarty raz w górę. Przyjechaliśmy zwiedzać, tak jest. Jestem drugi raz w tym roku. Nie, trzeci raz w tym roku. No to dzisiaj to trasa. W sumie ładna traska wam siadła. Zwiedzanie zamków. Tak? A jutro macie zwiedzanie zamków, no tak. Pod każdym zdjęciu, jak na wycieczce z gimnazjum. Chłopaki jutro jadą 110 km po zamkach, ale... No jeszcze gravelem byłoby też fajnie, ale też zobaczycie parę fajnych. Tylko tu do dzisiaj musicie zobaczyć pieskową skałę, żeby, bo jutro nie będziecie tutaj. Więc żeby wam nie zabrakło pieskowej skały. Nie wracam do domu. Się przyjrzałem tu już 4 razy i chyba nigdy jej nie widziałem. Nie wiem. Nie, no niemożliwe. Nie, no widziałem. No. Tak, widziałem. Dramaturgii trochę nadać. W drugą stronę się patrzyłeś. Słuchajcie, a dzisiaj też pierwsza jazda po zmianie tarcz na golfera i klocków na golfera. Pierwsze wrażenia w zasadzie są takie, że jest dużo, dużo ciszej niż na poprzednim zestawie, ale nie jest to jakoś na razie specjalnie zaskakujące, ponieważ jeżdżę teraz na klockach już niemetalicznych. Hamuje to na razie fajnie, natomiast no cóż, najbardziej mnie interesuje to, jak się będą zachowywały te okładziny z tą tarczą na przykład na mokrym, jak się będą sprawdzały na trochę dłuższy dystans. Zobaczymy też, jak będzie z krzywieniem tych tarcz. Wiem, że są osoby, które znają tarczę golfera z MTB albo z motocykli, bo w ogóle marka pochodzi ze świata motocykli i tam jest zresztą poważana. Natomiast zobaczymy, jak się to sprawdzi. Tutaj w ogóle w gravelu mam tarczę MTB, to są golfery MTB, a w szosie mam drugi komplet, więc będziemy testowali szosowe i gravelowe. No i cóż, jak jakieś wnioski już będą, to coś więcej wam o tych tarczach i klockach opowiem, bo tak jak mówiłem, dwa komplety tarcz, 2 razy 160 mm w gravelu, 2 razy 160 w szosie i dwa komplety też różnych okładzin. Inne mam w gravelu, są takie bardziej MTB, powiedzmy do ogólnych zastosowań, no i w szosie typowo szosowe okładziny. Fajne klimaty tutaj. Po prawej zostawiliśmy pieskową skałę i lecimy sobie między polami, nowiutkim asfaltem. Na pewno ktoś będzie się pytał, jak nawierzchnia. No na 99% trasy jest spoko. Nawet były jakieś akcenty szutrowe, ale jak widać po chłopakach, do przejechania na spokojnie, na zwykłej szosie. Więc trasa naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o poznanie sobie takich szosowych okoliczności Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest trochę klasyków, jak Brama Krakowska, właśnie jak Dolina Prądnika, jak Pieskowa Skała i tak dalej, ale jest też trochę takich nowych dróg, jak ta, jak widać, to jeszcze jakiś czas temu były średnio przejezdne, a teraz już można się nimi cieszyć i sobie spokojnie szosą jeździć. Ale powiem wam, że już nie ma nogi, już jest zabetonowana nóżka konkretnie, także jadę bardziej siłą woli, 115 km. Ale co, no dojedzie się. Paweł, jesteś jak Jasper. Paweł w ogóle chce zostać nowym, ten taki warszawski Jasper będzie. No junk miles. No junk we miles. We start, we finish, no stops, no coffees, no pee. Tak będzie. Just going straight. Właśnie tak. Let's go, guys. Właśnie a propos tego tematu, wcześniej było tak, pierwsze 120 to było po prostu gaz, jedziemy, a teraz no panowie sikanie. No fajnie, ciepło, tak jest ładnie, nie? To szkoda, że się kończy to lato, nie? Tak 5 minut minęło. You're weak, people. You're weak. Tak właśnie jest. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Ponoć ten rower. Ale dzisiaj jest ładowanie słońcem. Ma się pogoda zepsuć w tym tygodniu, więc człowiek musi trochę nadrobić. Ale dzień jest po prostu perfekcyjny na rower dzisiaj. Naprawdę bajka. I 140 jest. Jeszcze ponad dyszka trochę, bo mamy chyba nadprogramowe parę kilometrów. O, jeszcze z 300 w górę będzie. Nie ma litości. Takie 300 to już błąd statystyczny. Tak jest. 160 km, 28 średnia. Jak to było? Trening zaliczony? Jeszcze nie. Paweł, zacytuj, bo już nie pamiętam. Trening zrobiony, dzień zaliczony. Tak, trening zrobiony, dzień zaliczony. Sport Plus. Patrzcie, jaki sport. To, co tam, Paweł, masz? Co tam robisz?
Monster Mars. Rocket Fuel. Yeah, Rocket Fuel, no jest teraz sportowiec. Nie no, Cobra teraz po prostu... Wystarczy, że kupisz złote okulary i się zamieniasz w bestię po prostu. Puenta z dzisiaj jest taka, że da się przejechać gravelem 160 km z szosowcami. Tylko po co oczywiście, ale ogólnie rzecz biorąc czułem, że jadąc to, co bym jechał na szosie, zostaje tak, nie wiem, 20% na podjazdach z tyłu, więc trzeba było trochę mocniej przycisnąć, więc były prawie skurcze i ogólnie no lekko nie było. Jest to wykonalne, przydała się dzisiaj przekładnia, swoją drogą kolejny element testowy tej przekładni, czyli taka mocniejsza, dłuższa jazda na szosie. Opony przetestowane, tarcze przetestowane, dużo rzeczy dzisiaj przetestowanych. Co będzie dalej? Nie wiem. Dalej to będzie zgon w domu, a teraz idziemy na pizzkę. Panowie, za bezpieczny weekend. Tak jest. To była cudowna akcja. Byliście jeszcze najgorzej, żeby to jeszcze kola była. Kurde. Było piwo bezalkoholowe, to bym kupił nowy Cobra po prostu, no rozczarowujesz nas. Tak. Musimy ten filmik nagrać, o którym się mówiłem. Jak wychodzisz z wulkanu? Tak, no. Odrodzony. Tak będzie. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy temat, jak radzić sobie z opalenizną, kiedy nie masz włosów. Nie przejmować się przede wszystkim. Tak, no. Ale to jest tylko opalenizna. Może jest jakiś sposób. Może tutaj redaktor Marczyński też by mógł pomóc. Bo mamy, akurat tak się składa, że mamy dużo łysych na kanale. Ale to jest, kurde, jest to w sumie problem, nie? No bo tam, kurde, rękawki kolarskie, skarpetki kolarskie to jest standard, ale faktycznie, kurde, z głową, no to no wychodzisz... tak, potem co druga osoba ci mówi, że się śmiesznie opaliłeś. Ty byś tego nie wiedział na przykład. Dokładnie, nie? No, tak nie, no trudno, dość trudno jest to ukryć, chyba że chodzisz też w kapeluszu. Ale w twoim przypadku kapelusz by nie pomógł, bo ci się jeszcze paski od kasku opaliły na uszach, więc... No, jest to... Kochani, napiszcie w komentarzach, jak sobie z tym radzicie. Jak sobie z tym radzicie. Dokładnie. Napiszcie. I zapuścić włosy to nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie. A na koniec dnia jeszcze nie mogłem się powstrzymać, żeby nie wpaść na zachód słońca i złapanie trochę widoków z punktu widokowego na pustynię błędowską, na której już dzisiaj byliśmy, więc w sumie zamykamy tak, jak zaczynaliśmy. Dużo osób tutaj przyjeżdża sobie popatrzeć na świat i na Śląsk w sumie właśnie z tej perspektywy. Fajnie, no już tak jesiennie się robi, co by tu nie mówić. Mgły, pewnie niedługo smog, ale jest klimacik, co by tu nie mówić, jest.